Jeżeli jesteś kobietą vintage, tak jak ja, i z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, chcesz zakrywać łokcie, bo wydają ci się nieatrakcyjne, chociaż nie wiem dlaczego, to zwróć uwagę na ten t-shirt. Nowoczesny fason, rękaw 3/4, ale bardzo modny, rozszerzany, rozcięcia z boku, kokardki, bardzo modne. Ale teraz popatrz. Nie dokładaj do tego cieniutkiej biżuterii delikatnej. Nie. Dołóż do tego srebrną, nowoczesną biżuterię, naszyjnik na rzemyku. Pierścionek grubszy. Do tego na przykład garniturowe, luźno oversize'owe spodnie, nieopinające sylwetkę, bo po co? Ma być komfortowo i wygodnie. I do tego jeszcze dobierzemy buty. Popow kolor, Onitsuka Tiger, skórzane, bardzo wygodne i bardzo modne. I żeby nie było zbyt sportowo, elegancka torba z włosem, wielki trend na jesień i zimę. Look możesz zrobić też z dresowymi, kreszowymi albo nylonowymi spodniami. Wtedy koniecznie uzupełnij o szpilki dla przełamania sportowego looku elegancki koszyk. Kochasz spódnicę i kolor czarny? Suto marszczona spódnica z podszewką. I koniecznie do tego Adidasy czerwone. Możesz zdjąć z objętości spódnicę, jeżeli zapniesz na biodrach pas. Teraz zdejmę naszyjnik, wymienię buty na krowie chodaki, do tego zamszowa szoperka i voilà. A właściwie powinnam powiedzieć, it's done.